Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Od wczoraj znajdujemy się w zasięgu układu obniżonego ciśnienia i frontu atmosferycznego. W najbliższych godzinach ten niż zacznie się umacniać, dlatego musimy liczyć się z tym, że nadchodzący weekend będzie pochmurny i deszczowy. Do kraju napływa chłodniejsze powietrze. Dzisiaj w nocy niewielkie przejaśnienia pojawią się jedynie na wschodzie, natomiast w pozostałej części kraju będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu lub mrzawką. Nad ranem na zachodzie kraju te opady stopniowo zaczną zanikać. W nocy temperatura od 11 do 14 stopni. Jutro taka pochmurna i deszczowa aura utrzyma się głównie na północnym wschodzie i w centrum kraju. Natomiast na pozostałym obszarze nadal będzie pochmurno, ale pojawią się też liczne przejaśnienia. Bez przelotnych opadów deszczu, jedynie na południowym wschodzie. No i już chłodniej, od 15 stopni na Warmii i Mazurach do 20 na Lubelszczyźnie. Na Kujawach i Pomorzu dzisiaj wieczorem nadal sporo chmur z okresowymi opadami deszczu, a chwilami te opady mogą być bardzo intensywne. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro bez większych zmian, nadal pochmurno i w całym regionie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura wzrośnie do maksymalnie 17 stopni. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. W niedzielę nadal pochmurno, w całym regionie opady deszczu. W poniedziałek więcej przejaśnień, przelotne opady deszczu jedynie na wschodzie regionu. W dzień temperatura wzrośnie do 20 stopni. We wtorek bez opadów. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Na termometrach w dzień około 19 stopni. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.